Dzień dobry Państwu, z tej strony kłania Wam się nisko i serdecznie Carcel Investigium i zapraszam Was, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety, na kolejny epizod z gry Need for Speed Underground 2, oczywiście z cyklu Carcel Plays Games w wersji PC-towej. Okej, drodzy Państwo, w ostatnim odcinku wykonaliśmy sobie kilka wyścigów należących do kategorii dla samochodów typu SUV. A dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą rozgrywkę poprzez udział w sesjach fotograficznych dla okładek nowych wydań DVD, jak i magazynu. Właśnie znajdujemy się przed pierwszym takim, można powiedzieć, znacznikiem oferującym tego typu udział w sesji fotograficznej w okolicach Jackson Heights. A zatem ruszamy, nie traćmy czasu. Tak, poproszę bardzo. I wygląda na to, że będziemy musieli przejechać przez kawałek miasta i będziemy musieli to zrobić w czasie nie dłuższym niż 2 minuty i 50 sekund, a zatem ruszamy. Najpierw sobie spojrzymy na mapę, gdzie ta lokacja się znajduje i znajduje się ona całkiem niedaleko, więc myślę, że powinniśmy rachu ciachu się wyrobić. A zatem ruszamy. Tak. Swoją drogą, drodzy Państwo, miałem pewne obiekcje co do kontynuowania, można powiedzieć, tego typu materiałów, obdarzonych oczywiście moim komentarzem głosowym. Oczywiście jest to związane z tą dosyć długą i niespodziewaną przerwą w nagrywaniu tego typu materiałów. Ale musicie też zrozumieć, iż wieczne siedzenie na dupie i jednocześnie nagrywanie jakichś głupich filmików z gierek, mówiąc jednocześnie na temat tego, co się dzieje w grze oraz poświęcając trochę czasu na różnorakie tematy, no muszę stwierdzić, iż nie byłoby to za bardzo dobrym pomysłem. Dlatego też musiałem sobie odpocząć i jednocześnie ten odpoczynek dał mi troszeczkę czasu, by móc sobie, powiedzmy, popracować poza na przykład YouTube'em, gdzie akurat już mógłbym dostawać jakieś pieniądze za wykonane zadanie. Dlatego też nie było jakichkolwiek materiałów nagrywanych ani publikowanych. I tyle mógłbym powiedzieć na ten temat. No przepraszam bardzo. Jednocześnie w związku z tym, iż po tak długim czasie nic nie publikowałem, wiąże się też, przepraszam bardzo, z tym mała trauma, iż po tak długim czasie moja retoryka może pozostawiać wiele do życzenia. I wiążą się z tym na przykład takie obawy, jak na przykład nie wiem, czy wypowiem coś w odpowiedni sposób, czy poradzę sobie, czy nie wiem, czegoś nie pierdolne, takie tego typu pierdółki. Także ten odcinek może pozostawiać troszeczkę do życzenia, jeśli chodzi o względy mojej retoryki. Dlatego też będziecie musieli mi wybaczyć za to całe zamieszanie, które w tym odcinku może powstać. Ale dobrze, udało nam się przejechać na miejsce, możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać zdjęcie, a nawet będziemy mogli sobie takie zdjęcie wykonać samodzielnie. Pokaż mi, jakie tu są tryby kamery. Oto chyba sobie wezmę ten tryb i jednocześnie, myślę, że taki akurat tryb byłby wspaniały, chociaż tu jeszcze przy chodniku by troszeczkę pasowało, na przykład. No i jest dobrze. Show off, czyli otwórzmy sobie drzwi, niech to ładnie wygląda i take picture. No i nie wygląda to źle. Street Cars Fest. Zastanawiam się, jaki tutaj język jest, aczkolwiek wydaje mi się, że to jeden z języków skandynawskich, choć mogę się mylić. Ale nie wygląda to źle, moim zdaniem jest nawet bardzo dobrze. Tak, chętnie sobie zapiszę ten magazyn, oczywiście save został wykonany i zarobiliśmy $911 na nasze konto. Kolejna oferta związana ze special event, czyli sesjami fotograficznymi, znajduje się w okolicy, a zatem ruszamy. Ja wiem, dokąd chcę pojechać w systemie GPS, zatem nie pokazuj mi dróg okrężnych, tylko dlatego, że wydaje ci się bliżej z twoich obliczeń. Przykro mi. Dobrze, dobrze. No i sobie za tym jedziemy.
Swoją drogą, drodzy Państwo, ostatnio obejrzałem pewien materiał, który dał mi troszeczkę do myślenia względem materiałów, które tutaj publikuję. Oczywiście jeszcze wracając do tematu, akceptujemy sobie, gdzie jest... Będziemy musieli troszeczkę przejechać, zatem ruszamy i nie tracimy czasu. Obejrzałem sobie pewien materiał szanownego kapitana Vijay Vena, obecnie duchowicjusza, na temat czym tak na... O, mat... Cholera! Na temat czym tak naprawdę jest Let's Play. I wynika z niego, iż Let's Play jest, powiedzmy, można powiedzieć, taką serią, cyklem materiałów, w której to przedstawia się jakąś grę, przechodzi ją od początku do końca i jednocześnie o tej grze się opowiada, ale mniej więcej w takim kierunku, jak powiedzmy, że za chwilę zrobię to, za chwilę zrobię tamto, nie wiem, za moment zabiję tą postać, za chwilę pojedziemy sobie, w przypadku na przykład tej gry, pojedziemy sobie do Jackson Heights, bowiem tam jest wyznaczony znacznik. I w związku z tym sobie pomyślałem, że skoro materiały Let's Play mają właśnie tak wyglądać, to w moim przypadku, to właśnie w przypadku tych filmów, które ja tutaj nagrywam i które tutaj publikuję specjalnie dla Was, to nie są materiały Let's Play, bowiem w moim przekonaniu... No dobrze. Okej, za chwilę dokończymy kwestię, której nie skończyłem. Tak wygląda sesja fotograficzna, właściwie okładka nowego magazynu Car Audio and Electronics. Nie wygląda źle, chociaż ta bawka nie za bardzo mi się tutaj podoba, no ale cóż. Zapiszę sobie, niech będzie, jako pamiątka. I dobrze, ile tutaj pieniędzy już zarobiliśmy? 911, dobrze, w porządku. Następny znacznik jest tutaj. Cholera. Taki najbliższy jest tutaj, więc będziemy musieli przejechać trochę czasu. Przejechać przez pewien odcinek drogi. Ale wracając do tematu, w związku z tym właśnie ja też mogę narzucać pewne wątpliwości, mogę podważyć właściwie to, co robiłem do tej pory. Czyli w rzeczywistości nie robiłem jakichkolwiek let's playów, ponieważ ja staram się nie skupiać na grze aż tak bardzo pod tytułem mówiąc widzom, potencjalnej osobie oglądającej, co za chwilę zrobię, co robię teraz, nie wiem, że za chwilę w grze zrobię kupę, tu sobie pojadę, tu za chwilę zabiję tą postać, zabiję ją piłą mechaniczną i takie tego typu pierdoły. Bowiem w mojej ocenie jest to poniekąd traktowanie... No i akurat pewien gościu się przed chwilą skontaktował, przekazując nam wiadomości dotyczące ukrytego wyścigu w okolicach Hotel Plaza. Ale właśnie jeszcze wracając do tematu, bowiem mi tutaj strasznie przerywają czereśniaki. Moim zdaniem, podważając właściwie to, co do tej pory robiłem, czyli w rzeczywistości nie robiłem żadnych materiałów Let's Play, bowiem to nie były jakiekolwiek materiały Let's Play, traktowanie potencjalnej osoby, która ogląda dany film, potencjalnego widza, jak debila, tak jakby nie miał oczu, nie widział tego, co się dzieje na ekranie, mijałoby się z celem. Owszem, można opowiedzieć na przykład, że gra może się składać z takich elementów, jakieś ciekawostki albo tajemnice na temat gry przekazać, pokazać easter eggi i tak dalej. Ale jeśli cały tok konwersacji, cały tok merytoryczny miałby przebiegać w taki sposób, że za chwilę zrobię to, właściwie przedstawiając od początku do końca cały przebieg tego, co się dzieje na ekranie, nie, to ja już wolę naprawdę poświęcić sobie trochę czasu, traktować te materiały, powiedzmy, jako taki vlog w postaci przekazu z gry i na przykład powiedzieć, poruszyć tematy związane nie tylko z grami, ale na przykład z jakimiś spostrzeżeniami na dany temat, z jakimiś, powiedzmy,
nie wiem, z jakimiś tematami, które mogą dotyczyć szersze grono publiczności, etc. I tyle byłbym w stanie już w tej chwili powiedzieć. I właściwie takie jest moje zdanie. Czyli w związku z tym, już reasumując, to co ja robię, to co teraz widzicie, to nie jest let's play w żadnym wypadku. To jest, można powiedzieć, tylko przejście gry z komentarzem głosowym, w którym poruszamy różnorakie tematy, aczkolwiek uciekamy na przykład od tych dosyć niewygodnych, wzbudzających kontrowersje, jak na przykład polityka, którą doskonale wszyscy znamy, czasem nawet i historia. Zatem te tematy, tych tematów staram się unikać jak ognia, aczkolwiek lubię, chciałbym też przekazać jakieś swoje spostrzeżenia. Ale dobrze. No i tyle mógłbym właściwie powiedzieć. No i dobrze, i też jednocześnie możemy już od razu wykonać zdjęcie do najnowszej okładki magazynu. Zobaczmy, jakie mamy tutaj tryby kamery. No to ja już chyba wolę to. Control Car, tak, bowiem ten wygląd mi się za bardzo nie podoba. O, o, o! Chyba, że, o ile to będzie możliwe, O, bardziej to zepsuło. Dobra. Cofniemy się. Ponieważ chciałbym wobec tego zdjęcia umieścić napis Bayview. Tak, żeby było nawet co, tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Właśnie o to mi chodziło. Dobra. Myślę, że będzie musiało jakoś tutaj starczyć. No nie, no dobrze, powiedzmy, że jest w sam raz. Show off, akurat myślę, że będzie tu dobrze. A i bagażnik też sobie otwórzmy. Czego mamy się wstydzić? Co prawda nie jest w nim bogato, ale dobra, niech będzie. I kolejne zdjęcie do najnowszej okładki magazynu Underground, a nie, przepraszam, do filmu DVD Underground Speed Zone w wersji nieocenzurowanej. Już zostało wykonane. Zatem możemy sobie zapisać tą okładkę i jednocześnie zebrać fundusze, $911. Dobrze, to zobaczmy, ile jeszcze zostało. Zostały 3 sesje fotograficzne, aczkolwiek nie zdążę się z nimi wyrobić, bowiem zostało mi tylko 20 sekund. A już jeszcze tak krótko kończąc ten temat związany z tymi let's playami, to pomyślałem sobie, że nazwijmy sobie to w takim pseudo znaczeniu, iż to co ja w tej chwili dla was nagrywam, to nic innego jak, powiedzmy sobie, to jest takie, nazywając to po imieniu, to jest takie pogiercujmy i pogadajmy o życiu. Tak by ta seria mogła się nazywać. Pogiercujmy i pogadajmy o życiu. Właściwie popierdolmy o życiu, bo to jest nic innego jak pierdolenie jakichś suchych farmazonów. Ale dobrze, drodzy państwo, już nadszedł czas końca tego odcinka. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się dobrze w miarę bawiliście i zapraszam was na kolejne epizody z gry Need for Speed Underground 2 na PC. Tymczasem żegnam się z wami serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!